Siemanko, jestem Lucek, to jest Car Mechanic Simulator 2018. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Myślałem, że troszeczkę dłużej zajmie twórcom naprawa tej gry, ale już teraz jest znaczna poprawa płynności na wersji 1.0.5. Zobaczcie, nie ma tutaj już żadnych zacięć. Miałem też problemy z jednym zleceniem. Tylko wezmę sobie jeszcze tutaj szybko zleconko, pyk, bo chcę sobie dzisiaj je zrobić. Miałem problem z jednym zleceniem, było to Audi, które widzieliście na poprzednim odcinku. Nie dało się zamontować części. Okazało się, że w magazynie części jedna część była jakaś zbugowana i gra nie mogła jej jakby zamontować do tego samochodu, przez co się bugowała. Jeszcze jeden taki błąd zauważyłem, że jak się czasami bierze samochód na podnośnik, to się coś laguje. O, tym razem się udało. Laguje się i jest tylko czarny, ciemny ekran, nic nie można praktycznie zrobić. Więc na razie można grać, jest grywalnie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Mam nadzieję, że jak rozbuduję warsztat, to dalej będzie można sobie spokojnie cisnąć. Moi drodzy, mamy do roboty Audi z napędem na 4 koła. I co ciekawe jest w tym zleceniu, tutaj mamy do właśnie stukanie z komory silnika i brakuje, no, mamy wszystko już wylistowane. Widziałem, że to zlecenie wyglądało ciekawie, ale wygląda na to, że wszystko już mamy wylistowane i praktycznie zrobione. Te zadania, które tutaj się pojawiają, one się powtarzają. To już chyba ile razy naprawialiście samochód Roadmasterowi 1, 2, 3, 4? Bo ja chyba z 3 razy. Już na pamięć to robię i powiem szczerze, niektóre części chyba sobie pozostawiam, żeby po prostu go naprawiać taniej i zdobywać sobie doświadczenie, bo chodzi tu o doświadczenie. Podejrzewam, że jak się rozbuduje magazyn, no warsztat, o jakieś nowe miejsca do naprawiania, typu, co my tutaj mamy, nie wiem, jakąś ścieżkę diagnostyczną czy coś, to pojawią nam się bardziej skomplikowane zadania. No ale jeśli ktoś o tym nie wie i zaczyna grać w Car Mechanica i zobaczy te same zlecenia ciągle i ciągle, no to może się troszeczkę zniesmaczyć. Niemniej już teraz poza tymi zleceniami związanymi z fabułą, fabularnymi, pojawiają się naprawdę bardzo ciekawe samochody. Był jakiś fajny muscle car, było BMW Z4, raczej imitacja tego. Także warto sobie poczekać na to zlecenie i zobaczyć jakieś tam nowe, bo coraz coś innego się pojawia. Teraz tutaj, o, fuuuuk! Jaki złom! Jaki złom! Ej! To jest jakiś inny silnik. Musimy tu wymienić pasek klinowy. A shit, tego silnika jeszcze nie robiłem, także fajnie, że wzięliśmy sobie to zleconko. A pasek klinowy musimy. Okej, okay, pyk. To będzie. Rolka była w bardzo słabym stanie. Zobaczmy sobie na zlecenie. Naprawiamy częściami 41%. I ten pasek. Nie wiem, która to była rolka dokładnie, bo mam tych rolek trochę, trzeba będzie posprzedawać. To była chyba ta. Nie no, ten pasek jest ok. Moment, musimy to zobaczyć sobie. Pasek klinowy typ A, czyli on musi być gdzieś indziej tu schowany. A. Ło. Zardzewiałe wszystko. W sensie, no wiecie, jak jest zardzewiałe w karmachniku, znaczy, że słabo to wygląda. Okej, pewnie to jest gdzieś tam w środku. Ściągniemy sobie obudowę. Tu będziemy mieli też cały ten rozrząd. Ale tego silnika jeszcze nie robiłem. I jest pasek klinowy typ A. Napinacz paska. I możemy już ściągnąć? Możemy. Dobrze, mamy. I tak, jak was nie było, porobiłem sobie kilka zadań. Kupiłem sobie tablet, znaczy odkryłem sobie tablet. Teraz mogę szybciej kupować te wszystkie rzeczy. I o ile na początku fajnie jest podchodzić sobie do tego komputerka, tak jak mówiłem, i robić sobie te zadania, wiecie, w ten sposób, tak już po 50 wykonanym zleceniu lepiej sobie patrzeć do tabletu i szybko sobie zerkać do sklepu, żeby coś kupić, prawda? Bo mówię wam, po jakimś czasie to może być już nużące. Teraz to był typ A. Chyba te. Ale jeszcze zerknę na wszelki wypadek.
I4B, okej. No, 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 no. To będzie typ A, I4. Rzędowa czwórka. Gdzie ty rzędowa czwórka? Tu jest. To jest B, a nas interesuje A. Pasek, a właśnie wpiszmy pasek 4. Ach, nie ma. Pyk, 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 pyk. I 4. Czemu nie mogę go znaleźć? Typ A. Może coś źle wpisałem. Typ A i 4. To jest chyba ten, tak? Nie, dobrze. Tak, jakoś mi umknął, nie zobaczyłem go. Dobrze, montujemy. I tutaj chyba, jeśli chodzi o silnik, to nic nie będziemy już więcej mieli, ale jeszcze zerknę sobie na wszelki wypadek. Brakuje mocy w silniku. A, turbosprężarka bardzo zardzewiała. Listwa wtryskowa, chyba wiem co to jest. Dwie listwy wtryskowe. Zobaczę, w którym miejscu to może być, bo jest tak. Turbosprężarka to jest, wiem, że tutaj, ale listwy... Wiem, że miałem takie zadanie, kolektor to jest wydechowy. Wiem, że miałem zadanie z listwą wtryskową, to chyba będzie gdzieś tutaj, pod pokrywą. O, shit. No dobra, najpierw to zamontujemy, skończymy, żeby później nie brakowało jakichś tam części. To prawdopodobnie już nie będziemy musieli wracać, więc na spokojnie sobie zamontujmy to, co trzeba. 43%, naprawdę samochód jest w opłakanym stanie. No ale montujemy, bo klient nie wymaga od nas, żebyśmy wszystkiego montowali na 100%. Wszystkie najnowsze części, tylko te zużyte też mogą się nadać. Turbosprężarka. Teraz chyba nie możemy jej zdemontować w ten sposób, bo właśnie nie jest napisane, od której strony powinniśmy ją demontować. Może spróbujmy od podnośnika. Chociaż tutaj całkiem niezły dostęp jest do tych śrubek. Spróbujmy jeszcze raz. To z komory silnika niby. Aha, dobra, teraz nam się pokazuje. Nie wiem, czy ja wtedy z komory silnika. Jestem z komory silnika, dobrze? Tak. Tu jest dolot. Musi być gdzieś tu. Dobra, musimy cewki odkręcić. Czy raczej odczepić. Nie wiem, to się odczepia, czy odkręca. 40%. Wszystko jest w stanie akceptowalnym. Zobaczmy, gdzie są te listwy wtryskowe. No to raczej będzie gdzieś tu na górze, w okolicach. Oh my god. Nie mam pojęcia. Gdzie to może być? Na pewno... Głowica. No dobra, spróbujmy to odkręcić. Tu będziemy mieli raczej wylot. Tak mi się coś wydaje, że... Może powinniśmy tą głowicę ściągnąć. Zaraz zobaczymy. Przepustnica. V6B. Ciekawe. Dobrze, spróbuję się tam dostać. Nie wiem dokładnie, gdzie to było, wiecie. Muszę sobie trochę pokombinować tutaj. A to jest nowy typ silnika, z którym jeszcze nie miałem do czynienia w 18. W 15 coś takiego... O, jest! Listwa wtryskowa. Dobrze, znalazłem. A to się dziwnie nazywa. To nie wygląda jak listwa. Ale dobrze. 41% akceptowalnie. 25% nieakceptowalnie. I 29%. Okej. Okay. Czyli już wiemy, co jest nie tak. Musimy kupić dwie listwy wtryskowe. I turbosprężarkę. Pyk. Dobrze, to sobie zamontujemy, ale... Może po kolei róbmy. Nie będziemy teraz iść do tej turbosprężarki, bo... Ło! Chwileczkę! Czemu nie mogę zainstalować tych listw? Aha! Zobaczcie! What? Czy... Nie wszedłem chyba od komory silnika. To bardzo ciekawe. Teraz... Zobaczcie, jak dziwnie się instaluje te listwy wtryskowe. Trzeba naprawdę tutaj nieźle nacelować, nie? Bo od góry zamontuję sobie
jak to się nazywa? Kolektor dolotowy. Czyli dolot po prostu powietrza. Pyk. Pokrywa głowicy. A moment, 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 moment. A nie, nie, może pokrywę zainstalować, bo myślałem, że będzie trzeba ten kolektor wydechowy przykręcić później, ale jest okej. O, bardzo ładnie. Turbosprężarkę tak po prostu sobie wyjął. Ekstra! Zobaczmy. Turbo. Teraz. Która to chyba była ta. $500 kosztuje. Jest okej. Porobimy sobie kilka zleceń dodatkowych, jak zabraknie hajsu, ale nie powinno zabraknąć. Zgadłem, że to była ta, ale nowiutka, nie pasuje do tego samochodu teraz, co? Dużo tu śrubek mamy. Aha, i jeszcze ulepszyłem sobie mojego Tomka. Teraz Tomek wkręca szybciej śrubki. Kręca i wykręca oczywiście. Jeszcze troszeczkę szybciej musi montować, ale to później go ulepszymy, bo na razie chcę też rozbudować sobie warsztat, jak zerkniemy sobie na skrzynkę. Zobaczcie, że mam 0 punktów ulepszeń, ale tak. Tutaj szybsze odkręcanie śrubek to jest bardzo ważne, bo się dużo szybciej pracuje. Różne jakieś tutaj mamy narzędzia do odblokowania i tak dalej. No i to trzeba sobie odblokować, zanim się odblokuje to. Tak myślę przynajmniej. Chyba, że od razu ten warsztat można odblokować, nie mam pojęcia. Możemy sobie w każdej chwili zresetować te punkty. Nawet sobie ulepszyłem Tomka, żeby poruszał się o 10% szybciej. I co powiem wam, może i rzeczywiście porusza się o te 10% szybciej, ale nie jest to aż takie zauważalne. Okej, okay, kończymy zlecenie. Nie kończymy zlecenia. Zapomniałem przepustnicy zainstalować. Okej, okay, tutaj. Coś jeszcze? Chyba wszystko. Okej, okay, mamy gotowe. I teraz tak, musimy tego gościa znowu zrobić. To zadanie się nam nigdy nie skończy. Możemy tu, nie wiem, co, ach, kurde, dobra, nieważne. Popatrzymy sobie, czy są jakieś inne fajne furki. Royal, układ hamulcowy. No wiecie, jak jest się mechanikiem, to niektóre czynności nam się powtarzają. To jest normalne. Często się wymienia jakiś tam olej, tego typu rzeczy. No ale tutaj mamy zadanie fabularne, które bardzo często się powtarza. Nie, o te zadania takie poboczne to okej, one mogą się powtarzać, no ale fabularne... Zobaczmy, teraz sobie zyskałem chyba jakieś punkty dla Tomka. No chyba nie. Nie, jeszcze nie mam, dopiero będę miał, także jeszcze trochę. W sumie mogę zresetować je i spróbować odblokować większy warsztat. Montuj, demontuj szybciej części, to też się może przydać. No ale dobrze, tu mamy jakieś zadanko. Zobaczmy, co my tutaj mamy do zrobienia. Klocki hamulcowe, naciski, tarcze. Wszystko już mamy obadane, jest bardzo dziwne. Zobaczmy sobie, w którym miejscu. A tutaj mamy chyba zacisk. Nie, tu są klocki. Tu mamy zacisk. I tarcza wentylowana to musi być gdzieś też z przodu. Dajmy go sobie na podnośnik. Tutaj mam, to nie wiem co to jest, ścieżka diagnostyczna? Chyba diagnostyczna ścieżka. Właśnie, jeszcze nie robiliśmy nic na ścieżce diagnostycznej. Moglibyśmy jakiś samochód sobie wziąć i go zbadać w ten sposób, jak będzie jakaś nieodkryta część. No bo ja zapomniałem, że w ogóle taką ścieżkę diagnostyczną sobie posiadam. Za chwilę będziemy coś tam badać sobie, spokojnie. Tylko najpierw zrobimy sobie te takie zadanka. Okej. Okay. Zobaczcie, jak też śrubki teraz szybko, nie? Mamy zacisk. Raz, dwa i... Mamy... O właśnie, klocki hamulcowe. Tarcza wygląda jeszcze w porządku, także tu nie ma stresu. Możemy sobie od razu kupić klocki. I je zamontować. Nawet jakieś tam miałem, ale nie wiem, czy to... Pyk. Nie, tutaj raczej ta tarcza jest w porządku, zresztą widzieliśmy, że ona się nie świeciła, jak włączyłem sobie tryby badania. Jak wejdziemy sobie tu, mamy ten tryb badania, to nic się tutaj nam nie świeci jakoś brzydko. Pyk. I Tomek bierze się do roboty. Tutaj też coś mamy.
zobaczmy z badaniem, jak to wygląda. Tutaj chyba. Tak, tutaj będziemy mieli i klocki hamulcowe, i tarcze. Pyk. I znowu wychodzimy sobie do tabletu. No teraz z tabletem szybciej jest, nie? Klocki. Właściwie moglibyśmy od razu kupić wszystkie te części, które nam są wylistowane. Żeby było szybciej. Cylinderka nie kupuję, bo już jeden mam. I tarcza wentylowana. Okej. O, i właśnie, mam cylinderek, także nie wiem skąd go mam. Mi tak w pewnym momencie grania te wszystkie części się zdublowały. Był taki odcinek, gdzie sprzedawałem wszystko po kolei i zarobiłem bardzo dużo pieniędzy. Swoją drogą, zastanawiam się, czy ja już mogę pójść na złomowisko i przejrzeć sobie jakieś może samochody do kupienia. Zobaczmy to wszystko. Zacisk hamulca, to chyba gdzieś z tyłu będzie. A jest tam, no. Musimy jeszcze zacisk. Kurde, od razu możemy go kupić, żeby było szybciej. Pyk. Zacisk. Mamy. Nawet źle napisałem, a i tak... Nie, dobrze napisałem. A nie dokończyłem słowa. To jest właśnie fajne, bo wyszukiwarka bardzo dobrze działa w tej grze. Ułatwia to sprawę. Pamiętam, że w 14 tu była masakra. Nie dało się znaleźć tych części w sklepie. Ci, co grali w 14 Car Mechanica, to wiedzą, o czym mówię. Ale tutaj Tomek ma już fantastyczny sprzęt, więc bez problemu sobie radzi z naprawianiem samochodów. Okej. Grałem też w Train Mechanic Simulator, z tym, że pociągi to nie jest jakaś tam moja mocna strona i tak z samochodami jestem bardziej zaprzyjaźniony. Ale bardzo fajnie też wykonana była tam ta gra pod względem technicznym. Podobało mi się. Dobrze, chodźmy teraz zobaczyć na to złomowisko, czy będę mógł tam w ogóle pójść? Nie, to jest jakby szopa? Co to jest ta szopa? Aukcje samochodowe, tor wyścigowy? Tor wyścigowy? Nie no, to co jest podświetlone na szaro jest zablokowane. Mogę chyba iść na parking, ale nie wiem co tam jest i co mogę robić na tym parkingu. Jeszcze nie zwiedzałem tych lokacji, ale tak, jest tutaj parking. I na parkingu chyba mogę składować samochody. Mamy do dyspozycji jeden poziom na tym parkingu. Tutaj jakieś budynki, jesteśmy w mieście. Wróć do garażu, możemy wrócić do garażu. Ale co to jest tamta druga lokacja, którą możemy zwiedzić? Właśnie nie wiem. I trzeba będzie to sprawdzić. A czasami bardzo długo te lokacje się ładują, zwłaszcza garaż, jak się wychodzi z tego. Z toru testowego, to zauważyłem. Szopa! Co to może być ta szopa? Co ja mam w tej szopie? Co tam się robi w ogóle? Jakoś poza miastem? Ja nie wiem, co tam Tomek składuje. Może jakieś... nielegalne rzeczy? O shit! Moi drodzy! Co my tu mamy? W szopie mamy dwa samochody. Kup samochód. Hu. 24 tysiące. No jeszcze mi trochę brakuje. 39 tysięcy. Czyli co? Tak mam wrażenie, że... O, złom. Możemy sobie to wziąć. Okej. Już zabrałem. Możemy sobie pozbierać złom. I sobie wziąć do swojego salonu. Cewka zapłonowa. Możemy to sobie później naprawić. Okej. Możemy sobie to oderwać? Nie, nie możemy. Ale fajnie, możemy sobie pójść do szopy i poszukać jakiegoś złomu. I być może później go jakoś użyć. W sumie mógłbym... Wiecie co? Weźmy sobie trochę tego złomu, sprzedajmy wszystko. Może część z tych rzeczy uda się naprawić. Jeśli tak, to naprawimy je sobie jakimś tam małym kosztem. I... O, shit, do zapłaty. Okej, dobra, spróbujmy.
Naprawimy je jakimś małym kosztem i spróbujmy je drożej sprzedać. Myślicie, że się uda to zrobić? I byśmy sobie tego złoma jednego kupili i spróbowali go naprawić, jeśli to możliwe. Znaczy, możliwe myślę, że na pewno. Albo chociaż taki samochód kupić sobie na parking. Może być bardzo ciekawie. Dobrze, to chodźmy teraz na stół napraw... No to chyba sobie naprawiliśmy już. Bardzo niefajnie. Nie wszystko mogę sobie tak sprzedawać. Siedzenie 9, skóra B. Pasuje chyba tylko do konkretnego samochodu. A tu jakaś bardzo dziwna opona. Okej. No mamy dużo różnych takich części. Dlaczego nie mogę naprawić sobie? Bo był taki bug, że właśnie nie było można naprawiać na tym stole, ale ponoć to naprawili, nic dziwnego nie działa. Dobrze, spróbujmy coś posprzedawać. Powinna być jakaś opcja, zaznacz kilka, no nie? Zacisk hamulca sobie zostawimy, bo jest w fajnym stanie. Z tego coś tam może być, ale... Parę rzeczy posprzedajemy. Opona... Dobra, sprzedajmy też felgę. $19, 196, 20. Właściwie to... Ile tam było? 23 tysiące chyba trzeba było mieć na ten jeden samochód, żeby go naprawić. Z tym, że on tam w środku żadnych części nie miał. No ale może jak naprawimy, to właśnie będzie można dużo hajsu zdobyć. A te części i tak trzeba posprzedawać. Powinna być jaka opcja, może grupy? Nie. Powinna być taka opcja, sprzedaj wszystkie poniżej na przykład 50% albo poniżej 40% części, nie? Dziwne, że tych nie mogę naprawiać. No ja byłem pewny, że jak sobie coś wezmę, to sobie to będę mógł później naprawić czy coś. Te części w całkiem niezłym stanie są te wszystkie... Ten cały złom, który żeśmy stamtąd zabrali, tylko dziwne, że nie mogę tego naprawić sobie. Bardzo jestem zniesmaczony. Filtr oleju, 70%. Zostawmy go sobie. Opon, znaczy felgi nie mogę naprawić, może będzie później jakaś inna możliwość. Dobra, wiecie co? To też posprzedajemy. $40. Mamy 19 tysięcy dolców już. Dobra, to też posprzedaję. A, ciul tam. Po co mi to? Jak będę coś potrzebował, to... Kurczę, ale znowu te felgi. One mi się zdublowały. Dobra, sprzedajemy, trudno. Chociaż nie. Przyjedzie zaraz ten gościu, ten Roadmaster. To mu wymienimy, tylko opony mu te. No dobra, to te felgi sobie zostawimy. I będzie git. A u niego można naprawić tylko częściami 100%, więc te felgi też możemy posprzedawać. Mało z tego jest kasy, ale... Posprzedajemy, bo nie są potrzebne. $500! Dobre jest, sprzedaję to. Dobra, sprzedajemy wszystko jak leci. A co mi tam? Co to jest? Turbosprężarka jakaś. Tylko, że... Nie wiem, dlaczego ja nie mogę takich rzeczy naprawiać. Jak brak pasujących rzeczy w ekwipunku? Powinienem na 100% to móc. Ach, dziwna sprawa. No dobra. Okej. Tu jakaś opona. Osadzenie... 54? Nie, to jest szerokość chyba. Nie, to jest... Ach, zapomniałem jak się to nazywa. Wysokość opony, tutaj wiecie. Nie pamiętam jak to się nazywało. Jak profesjonalnie. Okej, to jeszcze... Te felgi sobie zostawimy na czarną godzinę. Już 22 tysiące jest. Patrzcie jak pięknie kasa leci. A poza tym trzeba to posprzedawać, bo później jak sobie patrzę na jakieś części, powiedzmy z jakiegoś zadania, to nie wiem co mam jeszcze do kupienia na przykład. Ale będziemy musieli sobie wziąć jakiś samochód i sprawdzimy go na ścieżce diagnostycznej. O, jak fajnie. Bez kitu, zaraz wracamy się tam na ten, na szrot, do szopy. Spróbujmy kupić ten samochód. Może teraz będzie jakiś inny wozik. Jak myślicie? O, tak można szybko sprzedawać. Damn, patrzcie na to. O, i teraz w tym ekwipunku będzie czyściej. I Lucek może... Przepraszam, Tomek może wkraczać do akcji. W takim razie mamy 23 800. Zobaczymy, czy dam radę kupić ten samochód. Gdzie jest... Gdzie jest szopa? Ja już mam samochód. No mam już kasę. Gdzie jest szopa? O, jest tu. W innym miejscu się pojawiła. Ciekawe, jakie będą tam samochody.
Może jakieś inne? Czy takie same? O! O, jest coś! Okej. Okej, możemy sobie tego naprawić. Za każdym razem jakaś inna szopa się pojawia, spoko. Jakieś części tutaj są. Okej. Po ile? Mam! Mam tyle! Okej, bierzemy to. Huhu! A dajmy do garażu i popatrzmy teraz te części. Okej. A jak będzie za drogie, no to kurde nie kupię tego. Ale może uda się to później sprzedać, w razie czego, chociaż... Kurczę, no. Kurde, co tu jest? O! O! Ja nie zauważyłem go! Jo. Nie zauważyłem, że myślałem, że tylko jeden samochód tu będzie, ale co, no kupiliśmy jakiegoś śrota. Tu jakieś części, nie wiem, no już chyba wszystko. Idziemy do garażu, po ile to? O, shit, dobra, wywalmy coś. Dobra, wyjdź bez części, i tak nie mam hajsu. Nie wiem, czy ten samochód uda się naprawić, ale w razie czego weźmiemy go sobie na parking i zrobimy jakieś zleconko na boku, żeby zdobyć odrobinę hajsu na naprawę. Ale fajne to jest, jakaś szopa się pojawiła i nagle mogę sobie... Wow, spoko, to może być ciekawe. Tomek już jest zadowolony. Ej, karoseria jest w całkiem niezłym stanie. Podoba mi się. I samochodzik wygląda też bardzo ciekawie. Przypomina mi on. To jest chyba jakiś Ford. Oczywiście, o się, co my tu mamy? Zdłużnie ustawiony silnik. Bez świecy, zobaczcie, nie ma świecy. A, rzędowa szóstka. Nie mamy tu... No, nie mamy tu skrzyni biegu. Dużo części brakuje. Bardzo fajne zawieszenie ma ten samochód. Podoba mi się. Wszystko wygląda bardzo ładnie. Znaczy, no, poza tym, że brakuje części, ale aż tak w słabym stanie ten samochód nie jest, nie? Tam kilka elementów karoserii rzeczywiście słabo to wygląda, ale no, ogólnie rzecz biorąc nie jest tak źle. Zobaczymy, czy możemy go gdzieś indziej przestawić, tutaj w moim garażu. Możemy go dać na parking. Ścieżkę diagnostyczną możemy go dać. Nie można odpalić silnika, o nie. No to dajmy go na parking. Niech sobie będzie na parkingu i niech tam sobie czeka na swój nowy żywot. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie.